Chciałam, żebyś teraz na moment tak cofnął się troszeczkę i przypomniał sobie swoje pierwsze spotkanie z Anią. Pierwsze spotkanie z Anią to było w Sopocie, w klubie Piątka, to pamiętam. Spędziliśmy tam razem w tak grupie znajomych wieczór i pamiętam, że bardzo dużo rozmawialiśmy, śmialiśmy się i ja jeszcze nie wiedziałem, kim Ania jest. I kolega później, wychodząc z tego wspólnie już z klubu, idąc do domu, powiedział mi, że tak długo rozmawiałem z tą policjantką. Ja mówię, z jaką policjantką? Ona w policji pracuje? Ja mówię, no nie. Gra policjantkę w jakimś serialu, ja wtedy nie znałem. No i tak zacząłem kojarzyć o niej i później przez wiele lat, jeszcze zanim zostaliśmy parą, przecinaliśmy się w Trójmieście, bo oboje pochodzimy z Trójmiasta. To w którym momencie poczułeś, że chcesz, żeby to właśnie ta kobieta była matką twoich dzieci? Nie było takiego jednego momentu. To narastało podczas kolejnych jakichś spotkań i gdzieś tam ta chemia między nami była duża i rzeczywiście to nie był jeden moment, tylko to był taki etap. Proces.